Hejka kochani, witam Was z mojego samochodu i dziś zabieram Was na małą wycieczkę, czyli będzie dzisiaj vlog. I dziś zabieram Was do sklepu, ale takiego troszeczkę niezwykłego z tego względu, że zabieram Was do sklepu, który mieści się na Florydzie i jest to polski sklep. Jeden z niewielu, które są i jeden z niewielu, które ja odwiedzam z tego względu, że oni mają zawsze bardzo dobre produkty, wszystko jest świeże i jak najlepszej jakości i tutaj u nas jest na Florydzie ciężko generalnie z polskimi produktami, w ogóle z polskimi sklepami. Co innego jest w Nowym Jorku czy w Chicago. W Chicago to już w ogóle macie tam drugą Polskę. Dlatego cieszę się, że w ogóle jakikolwiek mamy taki sklep, bo zbliżają się święta, jak wiadomo, i ja robię święta typowo polskie, gotuję wszystko sama, lubię polską kuchnię i lubię polskie święta, dlatego jadę dzisiaj właśnie po typowe jedzenie polskie. Pokażę Wam, mam nadzieję, że Wam pokażę sklep, że tam Pani się zgodzi, żebym wszystko Wam fajnie pokazała, jak to wygląda. I zobaczymy jakie są ceny, zobaczymy co po prostu ma sklep do zaoferowania. No i tak dzisiaj zobaczycie takie już moje małe przygotowania do świąt. Jak widzicie, za mną tutaj jest polski sklep. Zaraz Wam pokażę godzinę otwarcia, pokażę Wam cały sklep. Oczywiście było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo Polaków. Wszyscy kupują teraz rzeczy właśnie na święta, więc tutaj jest teraz największy ruch. I panie są przesympatyczne, pozwoliły mi troszkę nagrać sklepu, ale wiecie, nie chciałam też za bardzo jakby tutaj wszystkim przeszkadzać, bo też było właśnie dużo ludzi. Sklepik nie jest taki duży, dlatego nie chciałam tam jakoś, wiecie, za dużo kręcić, żeby wszystkim nie przeszkadzać, bo to wiadomo, każdy się spieszy, zaraz gdzieś jedzie. Jeszcze właśnie sprzedałam pani jednej przepis na żurek, bo się mnie pytała, jak zrobić najłatwiej, i o dziwo Amerykanka, bo też tutaj kupują Amerykanie. O, tutaj macie sklep. Nie jest aż tak daleko ode mnie do domu, zwłaszcza jak się jedzie w takich godzinach, kiedy wszyscy są w pracy, to jest akurat o tyle dobrze, że nie ma korków i nie trzeba stać na autostradzie na 95. I ja Wam pokażę teraz, co kupiłam i jakie są godziny otwarcia. Całą moją torbę na zakupy wypełnioną rzeczami i powiem Wam tak, że jeszcze koleżanka mi wykorzystała, moja sąsiadka, żebym jej kupiła parę rzeczy na święta, bo akurat mówi, że super, że jestem i że się pytam, bo jej się nie chciało właśnie jechać do tego sklepu po parę tam rzeczy. No i tutaj mamy, że smaczny, z samych radosnych kolorowych jajeczek, białych owieczek, uśmiechu bez liku i bakali w serniku, kiełbaski tłuściutkiej, atmosfery milutkiej, życzy Eurodeli. I tutaj macie właśnie adres, telefon, wszystko. Ja Wam zresztą też zostawię pod filmikiem dla zainteresowanych z Florydy bezpośrednio. I jak widzicie, tutaj są akurat, to są godziny otwarcia teraz tylko w ten tydzień w święta, znaczy przed świętami. Tak jak Wam mówiłam, w poniedziałek jest sklep nieczynny. Tutaj życzymy udanych świątecznych zakupów, weź koszyczek do swej pięści, do kościoła idź poświęcić, włóż szyneczkę i kilka jajek, smacznej babki, też kawałek, spróbuj zmieścić i kiełbasę, nie zapomnij chrzanu czasem. O właśnie, zapomniałam o chrzanie, no ale dobra, będzie bez chrzanu. Albo nie, wrócę się jeszcze po chrzan. I teraz Wam chcę szybko pokazać, mam nadzieję, że mi się nie rozpuści. Taki piękny baranek, masełko. Albo wiecie co, pokażę Wam na spokojnie już w domu te zakupy, bo boję się, że zaraz mi się coś tu rozpuści, mam tutaj dużo mięsa, tylko wiecie co, sprawdzam, bo tutaj gdzieś miałam na wierzchu babeczkę, żeby ona mi się nie pogniotła i Wam pokażę, taka specjalna do właśnie koszyczka. Śliczna taka babeczka. Wiecie co, ja jeszcze polecę po chrzan i zaraz już w domu jak dojadę, to Wam pokażę wszystkie zakupy, ceny i jeszcze pokrótce Wam coś opowiem o tym sklepie. Ok, kochani, ja już jestem w domu, cały samochód pachnie mi pięknie kiełbasą, kabanosami. Poczułam się normalnie, jakbym była już w Polsce, strasznie mi brakuje, powiem Wam tak szczerze, tego jedzenia polskiego, przede wszystkim polskich kabanosów, polskiej kiełbasy, polskich wędlin, generalnie mięsa polskiego, bo jest przepyszne. Ok, teraz Wam pokażę, co tutaj kupiłam w sklepie. I tak, tutaj Wam pokazuję jeszcze to masełko, które właśnie pokazywałam Wam w samochodzie. To jest masełko, widzicie, w takim fajnym kształcie baranka i ono kosztowało 3,50 zł. Bardzo fajny pomysł, taki do dekoracji stołu. Można nawet też wsadzić do koszyczka. Tu mam ogórki, już Wam pokazuję. Ogórki firmy Krakus i one kosztowały 4,50 zł. Pasztecik, bardzo lubię ten pasztet, o tym się już zagiął. To jest akurat pasztet wiejski firmowy, ten kosztował, nie wiem, chyba na drugim będę miała cenę. Gdzieś tutaj mam drugi, ale coś około chyba 3 czy 2 dolarów, coś na tej zasadzie. Bardzo lubię ten pasztet. Ok, teraz żurek. Żurek Krakus kosztował mnie 4,99 zł, więc ja zawsze ten żurek też jadłam w Polsce, pamiętam. Do tego dodamy jeszcze białą kiełbasę, jajeczko i będzie jak znalazł. Tu mam kiełbaskę i tak, jedną mam taką... Ojejku, jaka droga. Serio, tyle aż? Aha, to jest cena za te dwie paki chyba, 20,49 zł, ale i tak sporo. Powiem Wam tak szczerze, zaraz już tutaj sprawdzę rachunek. No kiełbasa zawsze mnie najdrożej kosztuje na święta, ale ja zrobię jedną, parę kawałków wrzucę do barszczu, a drugą zrobię taką fajną zapiekaną. I tutaj mam taką małą kiełbaskę do właśnie specjalnie do koszyczka, do święconki za 3,25 zł. O, taka kiełbaska, widzicie, ona jest tak opisana już po amerykańsku. Dobra, takie ładne siateczki mamy. Tutaj ta babeczka, którą Wam pokazywałam, to jest ta babeczka do właśnie do święconki. Powiem Wam szczerze, że nawet nie pamiętam, ile ona kosztowała. Może gdzieś zaraz ją namierzę tu. Tu mam pasztecik. Nie mam tych cen, tych pasztetów, żeby Wam powiedzieć. Ale tak z tego, co pamiętam, to mi się wydaje, że właśnie one tyle kosztowały. Nie wiem, ile ta babeczka i nie wiem, ile ten pasztet. Tu mamy Delicje, ulubione ciastka marka. Jak widzicie, też już mają amerykańskie napisy. Też nie wiem, ile Delicje kosztowały, ale też coś koło 3-2 dolarów. Tutaj mamy zupa borowikowa, winiary, 2 opakowania, $1,50, taka jedna paczuszka. Tutaj kupiłam, bo mam bardzo ambitny plan, że zrobię sama Karpatkę. I to jest akurat krem do Karpatki. Bardzo łatwo się robi ciasto, tutaj co widzę z przepisu. I ta Karpatka kosztowała 3,50 zł i jak widzicie Delekta u mnie zagości w domu na święta. Tu mam bułeczki, które po prostu uwielbiamy. Świeżutkie, fajne. Marek sobie pewnie zrobi zaraz kolację z tymi bułkami albo śniadanie. Bardzo lubimy te bułeczki. I teraz tak. Tutaj mam jeszcze kabanosy, to są moje akurat. Jedne kupiłam takie, wiecie, takie miększe, a jedne takie już bardzo podsuszane i te mięciutkie kosztują 8,63 zł. Tutaj mam te suche 12,29. Ups. Tutaj dla mojej przyjaciółki kupiłam jej ogóreczki. One kosztują 3,50. Dla niej dwa słoiczki są. Bardzo. Tutaj kabanosiki. A nie, czekajcie. Bo gdzieś jest kiełbasa. A, tu jest kiełbasa. No dobra. Czyli tutaj też kolejne kabanosy 7,59. Tu mam kabanosy dla koleżanki też 10,19. Tu jest akurat 5 suchych. Jest napisane, nawet pani mi napisała. Aha, tak, tam była kiełbasa, wiecie. W tym jednym jest kiełbasa. Chyba w tym za 8,63. I tutaj mam szyneczki, troszeczkę takiej wzięłam do spróbowania, takiej od kości, takiej wiecie, takiej pieczonej, 4,68. I jeszcze się oczywiście później wróciłam do pań, zresztą bardzo sympatycznych, które serdecznie pozdrawiam, jeśli nas oglądają. Jeszcze tak, wzięłam takie śledzie w śmietanie za 9,99. Musztarda za $1,99. O taka, serbska. Tu jeszcze wziąłam chrzan za 2,50. Dwie żelatyny. Żelatynki 2,99. I kupiłam taki soczek w Kubuś dla Wiktorii. Taki marchewkowo-bananowy. I on kosztował nie wiem ile. Powiem wam szczerze, bo nie pamiętam, ale mam tutaj rachuneczek. Pewnie 2,99. Tak, 2,99. Tu jeszcze przy okazji wam pokażę, co będę robić jutro dla Wiktorii do szkoły, bo Wiktoria jutro ma imprezę w przedszkolu. I tak, musiałam kupić takie jajeczka puste, plastikowe, bo jest tutaj taka tradycja, że dzieci zbierają jajka, takie mają polowanie na jajka. I w środku zawsze są jakieś upominki albo cukierki. I tu kupiłam jeszcze takie kokardy do prezentów dla pań, które się zajmują Wiktorią. Tutaj jeszcze dokupiłam sobie do zeszłorocznych takich pokrowców na krzesła. Takie zające fajne, króliczki wielkanocne. Tu kupiłam jeszcze czekoladki i to wszystko kupiłam w dolarowcu, więc wszystko jest za $1. I kupiłam takie ładne kartki dla pań w podziękowaniu. Zobaczcie, jakie ładniusie. I takie folie. Takie to są, o tutaj widzicie, nawet można ściągę sobie zrobić. To są takie właśnie torebki na pakowanie prezentów. Właśnie chciałam taką folię przezroczystą. Do tego kupiłam takie fajne, żeby zapakować prezenciki, takie fajne pudełeczka zajączki. Tam wiecie, tam wrzucę jakieś słodycze. Coś zawsze miłego z kartką. A to jest taki kubełek Wiktorii, w którym będzie zbierać swoje jajka jutro w przedszkolu. I to już cały mój vlog odnośnie sklepu i takich mini przygotowań świątecznych. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Jeśli tak, to proszę was o kciuka w górę. I widzieliście właśnie, że jest u mnie polski sklep i troszeczkę mogę tutaj sobie zawsze pojechać i coś kupić. Ja wam zostawię oczywiście namiary do polskiego sklepu na dole, w opisie pod filmikiem. Więc jeżeli jesteście tutaj na Florydzie, czy mieszkacie na Florydzie, to serdecznie wam polecam, bo powiem wam, że wiele z tych polskich sklepów zwiedziłam tutaj na Florydzie. Nie jest ich za dużo, ale ten jednak jest jeden z najlepszych. Z tego względu, że tutaj się nie spotkałam z czymś takim, że coś jest stare, czy coś jest, ma jakąś datę ważności słabą. Więc tutaj wam naprawdę serdecznie wam polecam ten sklep. A jeżeli coś tylko macie jakieś uwagi, to panie są naprawdę bardzo sympatyczne, bardzo miłe i nawet jeżeli coś tam, prawda, wyjdzie, że no nie wiem, coś by było starego, to można pojechać do sklepu, panie oczywiście tam szybko wszystko wymieniają i nie ma żadnego z tym problemu. Okej, tak jak mówię, jeśli Wam się filmik podobał, jeśli lubicie vlogi, lubicie polskie jedzenie, to dajcie kciuka w górę. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Buziaki, pa!